Poznaj te trzy ikonki kursora, a Twój poziom irytacji pracy w Excelu na pewno zmaleje. Przeciąganie. Najedź myszką na wybraną komórkę, kliknij lewym przyciskiem myszy i zauważ, w prawym dolnym rogu pojawił się mały kwadracik. Najedź na niego myszką i tutaj ważne, przeciąganie jest możliwe, kiedy pojawi się ten oto symbol. Kliknij teraz lewym przyciskiem myszy i przeciągnij dane w wybranym kierunku. Zaznaczanie. Najedź myszką na pierwszą komórkę w zakresie, który chcesz zaznaczyć. Kliknij lewym przyciskiem myszy. Kiedy zobaczysz taki oto symbol, kliknij lewym przyciskiem myszy i trzymając go, przesuwaj myszkę w wybranym kierunku. Zaznaczony obszar możesz przenieść w inne miejsce. Najedź tym razem na obramowanie. Jak zobaczysz taki oto symbol, kliknij lewym przyciskiem myszy i przenieść w wybrane miejsce. Przenosząc z prawym przyciskiem myszy, pojawiają się dodatkowe opcje. Wiedząc, która i kiedy ikona się pojawia, pracuje się wygodniej.